Jak się spało? Bardzo wygodnie, dziękuję. Gdzie jesteśmy? W porcie Markuri. Ale przecież tu nie ma żadnych statków. Właśnie. Nie wiem dlaczego. Musimy cię tutaj zostawić. Mamy inne obowiązki. Nieś swą falę ku przyszłości, April. Cokolwiek to znaczy, spróbuję. Gdzie się podziały wszystkie statki? Zniknęły? To nie może być dobry znak. Miasto wygląda dziwnie spokojnie. Nie ma ludzi, a niebo... O, to nie są zwykłe chmury. Wyglądają jak... dym. Co tu się dzieje? To kawałek kamiennego dysku, który dostałam od ludzi mroku. Druga połowa fragmentu kamiennego dysku, ofiarowanego Alatienowi i Maerum dawno temu. To kawałek kamiennego dysku, który dostałam od ludzi niebieski klejnot smoczego oka. Niebieski klejnot smoczego to najwyraźniej mapa gwiazdozbiorów, a ten krzyż oznacza pewnie bramę do krainy strażnika. Tyle, że nie mam pojęcia, gdzie to może być. Znam ten dźwięk. I ten wir! Tunel! Cortez musiał mnie znaleźć w samą porę. Boże, o mały włos! Co spowodowało, że tunel otworzył się w samą porę? To musiał być Cortez. Wreszcie! Dzień dobry. Jest tu kto? Kto tam? To tylko ja. April. Dobrze cię znowu widzieć. To ojciec Raul. To ojciec Raul. Ojcze Raul, gdzie jest Cortez? Myślałam, że tu go znajdę. Nie widziałem Corteza już od tygodnia i bardzo mnie to martwi. Zazwyczaj wpada tu co kilka dni. Kiedy ojciec widział Corteza po raz ostatni? To musiało być... To chyba było w zeszłą niedzielę. Dzisiaj mija dokładnie tydzień. Wcześniej czasami znikał na dłużej, ale tym razem... Co? Tym razem mam przeczucie... że stało się coś złego. Nie podoba mi się to. Czyżbyś coś przede mną ukrywał, ojcze? Nie wiem, o czym... Ależ doskonale wiesz. Nie jesteś zwykłym księdzem. Wiesz o Starku i o Arkadii, o równowadze. Jestem pewna, że wiesz o Cortezie o wiele więcej, niż chcesz mi powiedzieć. A ty skąd wiesz? W zeszłą niedzielę podsłuchałam waszą rozmowę. Przeraża mnie i wkurza, że mnie wykorzystujecie i ciągle coś przede mną ukrywacie. Myślałam, że Cortezowi można ufać, ale okazało się, że nie. Chciałam mu o tym powiedzieć, ale nigdzie nie mogę go znaleźć, a ty także... April. Wybacz. Przykro mi, ale... Kim naprawdę jest Cortez? Co przez to rozumiesz? Ludzie zazwyczaj zachowują się dziwnie, kiedy o nim wspominam.
Poza tym, przecież on żyje od bardzo, bardzo dawna i tak dużo wie, kim on jest. To zabawne, ale zadawałem sobie to pytanie wiele razy. Kim jest ten człowiek? Tak, to prawda, jest bardzo stary i ma wielką moc. Jego magia jest bardzo silna, ale rzadko daje to komuś odczuć. Woli, żeby uważano go za ekscentryka, a nawet za szaleńca. To wspaniałe przebranie. Ciągle nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Bo nie znam na nie odpowiedzi. Po prostu nie wiem. Odnalazł mnie tu, kiedy przybyłem. Widzisz, nie jestem zwykłym katolickim kapłanem. Jestem także minstrum. Jesteś minstrum? Tak. Dziwi cię to? Jak możesz należeć do dwóch religii? Wiara w równowagę i wiara w Boga wcale się nie wykluczają. Rada kapłanów powstała, by chronić równowagę, a nie po to, żeby czcić jakąś wyższą moc. Jeśli wiara w Boga nie jest sprzeczna z naszą powinnością wobec równowagi, to dlaczego nie mielibyśmy działać w interesie obydwu? Chyba masz rację. Zawsze myślałam, że Rada Kapłanów to jakaś odrębna wiara. To jest wiara, ale wiara w coś niższego od Boga, choć wyższego od magii i praw natury. Równowaga została przez kogoś stworzona, prawda? Nie mam pojęcia. Ja też nie, ale w to wierzę. To wystarczy. Co miałeś na myśli, mówiąc, że Cortez cię odnalazł? Pewnego dnia mnie odwiedził. Wiedział, że jestem minstrum i że oprócz tego, że czczę swojego Boga, poświęciłem się przywróceniu równowagi. Szybko zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. Bardzo martwiło go nieuchronne zaburzenie równowagi. Mówił, że czeka na kogoś niezwykłego. Kogoś, kto będzie nam mógł pomóc. Na mnie? Tak. Czekał długo, aż się pojawisz, a potem, gdy cię odnalazł, trudno mu było przekonać cię, że nie jest szalony. Pewnie jego przebranie było zbyt dobre. Wiem niewiele więcej, niż ci powiedziałem. Cortez nigdy mi zbyt dużo nie mówił. Wspominał tylko, że jesteś kluczem do ratowania równowagi. Mogę tylko przypuszczać, że jesteś nowym strażnikiem. Tak mi powiedziano. Oczywiście nie usłyszałam tego od Corteza. Rozumiem twoją frustrację, ale nie mogę ci pomóc. Jeśli jest coś, cokolwiek... Dziękuję, ojcze. I tak już wiele zrobiłeś. A czuję, jakbym nic nie zrobił. Ale niech Bóg będzie z tobą. I równowaga także. Jak zostałeś ministrum? W Stark nie ma wielu członków Rady Kapłanów. Jeszcze nie. I nie będzie, dopóki działa awangarda, kościół Wolteka. Oni prześladują każdego, kto odważy się wyznać wiarę w równowagę. Ale członkowie Rady Kapłanów są tutaj. A kiedy znajdą kogoś, kto według nich im sprzyja, starają się nawiązać z nim kontakt. Tak było ze mną. Prosili, żebyś się przyłączył? Nie, powiedzieli mi prawdę. Studiowałem wtedy teologię i odnalazłem pisma, które zaprzeczały konwencjonalnym prawdom. Skłoniły mnie, bym poddał wątpliwość swoją wiarę. Kiedy dowiedziałem się prawdy o równowadze, o strażniku, o toczącej się wojnie z awangardą, moja wiara w Boga umocniła się, bo teraz wszystko miało swój sens. W ten sposób postanowiłem, że będę nie tylko księdzem, ale również minstrum i nie żałuję swojego wyboru.
Byłeś kiedyś w Arkadii? Nie, nie jestem skoczkiem. Niestety utknąłem w Stark. Nie przeszkadza mi to. Miałem na tyle szczęścia, że przeczytałem prawie wszystkie pisma na temat równowagi, a już sam ten fakt jest dla mieszkańca Stark wielkim przywilejem. Na razie nie mam więcej pytań. Jeśli będziesz chciała się czegoś dowiedzieć, zapytaj. Chcę ci pomóc. Naprawdę. Mogę zadać ci jeszcze parę pytań? Oczywiście, April. Na razie nie mam więcej pytań. Jeśli będziesz chciała się czegoś dowiedzieć, zapytaj. Chcę ci pomóc. Naprawdę. Co się tu dzieje? Chcesz wiedzieć, co się dzieje w katedrze? Nie. Chodzi mi o miasto, o Newport. Co się tu dzieje? Nic nadzwyczajnego. Dlaczego o to pytasz? Nie było cię w mieście? Tak, można to tak ująć. Jest coraz goręcej, a powietrze jest coraz wilgotniejsze. W dzień robi się to nie do wytrzymania. Podobno zdarza się coraz więcej przestępstw, ale to nic nowego. Muszę już biec, ojcze. Mam nadzieję, że się niebawem zobaczymy. Uważaj na siebie, April. A jeśli spotkasz Corteza, przekaż mu, żeby mnie odwiedził. Powiedz mu, że się niepokoję. Wyglądam jak prawdziwy żeglarz. To stara stocznia. Gdzie jest wentylacja, tam musi być życie. Gdzie jest wentylacja, tam musi być życie. Nawet gdyby jakimś cudem udało mi się przecisnąć przez tę... Gdzie jest wentylacja, tam musi być życie. Gdzie jest wentylacja, to przemysłowa wstrząsarka farby. Drzwi są zamknięte. To coś gryzie. Kontent. Chyba powinnam pójść do domu i przebrać się w coś, w czym nie będę wyglądała jak średniowieczna kelnerka. Podoba mi się to malowidło, chociaż temat jest trochę oklepany. Baśniowy las i magiczne smoki, ale i tak jest ładne. Co tu się dzieje? Uciekaj! April! Uciekaj stąd! Dlaczego? Co się... Uciekaj! April! Już! Na twoim miejscu nie słuchałbym jej! Przejdź tam! Powiedziałem, rusz się!
Emma, co to za człowiek? Powiedz mi, co się dzieje? Kim jesteś? Czego chcesz? On tylko wykonuje rozkazy, panno Ryan. Jest zwykłym sługą. Moim sługą. Miałem nadzieję, że wpadniesz na nasze małe przyjęcie. Ciężko było cię znaleźć. Bardzo ciężko. Co chcesz zrobić moim przyjaciołom? Jeśli będziesz współpracować, nic. A w każdym razie nic poważnego. Ale jeśli nie będziesz, załatwię twoich przyjaciół. Wszystkich. Czego chcesz? Czy ja cię już gdzieś widziałam? Tak, gdzieś już widziałam twoją twarz. Nazywam się Holloway. Gordon Holloway. Pracuję dla Jacoba McCallena. Na pewno o nim słyszałaś. Kieruję kościołem Wolteka, znanym też jako Awangarda. Nalegał na spotkanie z tobą. Początkowo nie wiedzieliśmy, gdzie jesteś, ale wiedzieliśmy, że znajdziemy cię w Wenecji. Muszę przyznać, że ciężko zapracowaliśmy na naszą wypłatę. Twój skok w zeszłym tygodniu bardzo ułatwił nam zadanie. Mądrze zrobiłaś, że przez jakiś czas nie było cię w mieście. Bardzo mądrze, ale powrót był raczej głupim pomysłem. Gdzie jest Cortez? Cortez został unieszkodliwiony. Niepotrzebnie się wtrącał. Takie zachowanie nie przystoi człowiekowi o jego renomie. Po prostu musiał odejść. Zdradzał tajemnicę, czego bardzo nie lubimy. Czego chcecie? Chcemy ciebie i wszystkiego, co masz przy sobie. Mamy swoje powiązania w Arkadii. Wiemy o twojej podróży na północ. Tak przy okazji, nieźle sobie poradziłaś z naszym przyjacielem, panem Klaksem. Dobra robota. Bardzo imponujące. Oczywiście nie zapominam też o tym, jak sprawnie uporałaś się z żerlicą. Nie była skłonna do współpracy i nie chciała słuchać rzeczowych argumentów. Chociaż szanowaliśmy ją jako niezwykłą staruszkę. Niestety zgubiliśmy ślad, kiedy wyruszyłaś w morze. Tyrenowie nie czują się zbyt dobrze w wodzie, więc nie mogliśmy nikogo za tobą wysłać. Jestem pewien, że dzięki swemu szczęściu i można by rzec odpowiedniemu pochodzeniu udało ci się zgromadzić parę wartościowych przedmiotów. Co? Można by się tego spodziewać po tak bystrej i pracowitej dziewczynce. Tak więc daj mi to, co masz i zakończmy tę niemiłą sprawę. Wypuszczę twoich przyjaciół, a potem udamy się na małą przejażdżkę. Nie mam nic takiego, co moglibyście chcieć. Zostaw mnie tę decyzję. Oddaj wszystko, a pozwolimy tym miłym ludziom powrócić do ich żałosnego życia. Dość już wycierpieli, prawda? Ale przedtem musimy dać nauczkę tobie i twoim przyjaciołom. Wykończ ją. Emma!
Co tu się do cholery dzieje? Zejdź mi z drogi, Zack. Gdzie idziesz, April? Nie wiesz, że zaczęła się gra? Jaka gra, Zack? Oni chcą mnie zabić. Właśnie zastrzelili Emmę. Kto? Agenci, awangarda. Ale oni mówili, że nie zrobią nikomu krzywdy. Oni mieli tylko... Mówili? Co to ma znaczyć? Rozmawiałeś z nimi? Nie, to znaczy oni mieli cię aresztować i... Ty draniu, sprzedałeś mnie. Przez ciebie Emma nie żyje, rozumiesz? Zabiłeś moją najlepszą przyjaciółkę. Ja nie... Zack, jesteś? Cholera! Otwierać! I dać się zabić? Chyba muszę znaleźć lepszą drogę ucieczki. Martwię się o wystawę. Ma być za 2 tygodnie. Oto efekt mojej dotychczasowej pracy. Stos niczego. I na dodatek nie muszę ścielić łóżka. Było zbyt gorąco, żeby... Nie wiem, do czego służy. O Boże! Nie będzie w tym nic fajnego, ale... Nie mam wyboru! Zamknij oczy, April! O cholera! O cholera, ktoś obserwuje wejście. Nie ma szans na dyskretne przemknięcie się obok. Ale nie ma stąd innego wyjścia. Flakon z magiczną substancją, która przy odrobinie szczęścia uczyni mnie niewidzialną. Kto tam jest? Wiem, że tam jesteś. Słyszę cię. Nie. To pewnie tylko szczur. Szczur! Znowu jestem sobą. Gdyby mnie złapali... Wolę nie myśleć, co by się wtedy stało. Co to? Tajemnicze drzwi. Są otwarte. Szczerze mówiąc, jestem pewna, że już nie jestem w Małej Wenecji. Teraz wiem, jak się czuły Alicja i Dorotka. Ciepło tu i przytulnie. Moby Dick, Oliver Twist, Świat według Garpa, Zen i sztuka utrzymania motocykla, Biblia. Nie wiem, kim ona jest, ale wygląda troszkę znajomo. Witaj.
April Ryan. Nie będę pytała, skąd znasz moje imię, ale kim ty jesteś? Teraz mam na imię Lady Alvany. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? To mój dom. Dom wszystkich światów. Czy to Arkadia? Wyglądało to tak, jakbym przechodziła przez tunel, ale nie czułam... To nie było jak w tunelu. To było podobne do tunelu, ale nie przeszłaś przez sny. I nie jesteś ani w Arkadii, ani w Stark. To miejsce znajduje się pomiędzy światami. Ale nie bój się. Jesteś teraz bezpieczna. Na jakiś czas. Czy to ty mnie tu sprowadziłaś? Sama się tu sprowadziłaś. Ale tak, to ja otworzyłam dla ciebie te drzwi. Dlaczego? Bo taka jest kolej opowieści, April. Udaje ci się uciec przed tymi, którzy cię gonili. I twoja podróż trwa dalej. Tak zostało napisane. I nie możemy teraz tego zmieniać. Lady Alvany, doceniam twoją pomoc, ale mam już dość proroctw i opowieści o moim przeznaczeniu. Straciłam dzisiaj swoją przyjaciółkę i... Ona nie umarła. Co? Co powiedziałaś? Emma żyje. Jest ranna, ale nie umrze. Oj, dzięki Bogu. Jesteś pewna? Tak. Pojechała do szpitala. Ale inni, Charlie i Fiona, są na ciebie źli. Obwiniają cię za nieszczęście, które spotkało Emmę. I za to, że nie powiedziałaś im prawdy. Mają prawo mnie obwiniać. Prowadziłam na nich przemoc, chaos. Od czasu, kiedy to wszystko się zaczęło, zraniłam już tak wielu ludzi. A mimo to cały czas to wszystko wydawało mi się usprawiedliwione. Bo było. Los wielu zależy od poświęcenia niewielu. A zwłaszcza od twojego poświęcenia. Poświęcałaś się już wiele razy, ale zanim to wszystko się skończy, czeka cię jeszcze wiele wyrzeczeń. Czy to się kiedyś skończy? W końcu tak, ale ból się nie skończy. Będzie w tobie zawsze. Nie wiem, czy potrafię to dokończyć. To takie trudne. Posłuchaj mnie, April. Musisz walczyć dalej. Musisz być dzielna. Los wszystkich zależy od ciebie. Uda ci się. Pamiętaj tylko, co jest ważne, a co nie. Pamiętaj, kim są twoi przyjaciele i zaufaj im. Pozwól im sobie pomóc. Już to zrobiłam i spójrz, do czego ich doprowadziłam. To prawda. Ktoś został ranny. Ale to nie znaczy, że możesz się poddać. Chcę, żebyś udała się do Markurii i sprawdziła, jak sobie radzą ci, którzy nie chcą się poddać. Może ich odwaga cię natchnie. Nie mogę tam iść. Nie potrafię wykonać skoku. Ciągle słyszę, że mam ten talent, ale to nieprawda. Na co mi on, skoro nie mogę go użyć? Ale użyłaś go już dwa razy. April, moje dziecko, musisz nauczyć się wiary w siebie i w swoje zdolności. Wykorzystaj to, co umiesz robić najlepiej, żeby skupić swoją magię. To, co robię najlepiej? Chodzi ci o malarstwo? Jeśli to w tym jesteś najlepsza, to tak. Wykorzystaj je jako punkt skupiający magię. Za jakiś czas nie będziesz już tego potrzebowała. Ale od czegoś trzeba zacząć. A co z innymi rzeczami, które muszę zrobić? Co ze strażnikiem? Awangarda trzyma strażnika w niewoli. Ale oni ciągle nie wiedzą, gdzie znajduje się wejście do jego krainy. Czy nie powinnam jak najszybciej go uwolnić? Najpierw udaj się do Markurii.
Przeniesiesz się tam, kiedy przejdziesz przez drzwi. Jeśli wrócisz teraz do Stark, awangarda cię znajdzie. Dziękuję, Lady Alvane. Nie pytam, skąd wiesz to wszystko, co mi przed chwilą powiedziałaś, bo chyba nawet nie chcę tego wiedzieć. Powodzenia w twojej podróży, April. Będę trzymała kciuki za ciebie. Może jeszcze kiedyś się zobaczymy? O, jestem tego pewna. Zupełnie pewna.